Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień życia Linuxiarza. Witam serdecznie. Zacznijmy sobie od terminala. NeoFetch. Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 GB Z490 Gaming X. Brzmi jak tytuł, kurde, jakiegoś filmu o superbohaterach Marvela. I mamy tutaj główny bohater filmu to Intel i9-10900, 20 wątków, 10 rdzeni. 5 GHz, 200 MHz mocy. Jego pomocnik, czyli pomagier bohatera, AMD ATI Radeon RX 580, 8 GB. No i 32 GB RAM. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam jeszcze raz. Dzień życia Linuxiarza, przypominam. Dzisiejszy temat filmu jest instalacja sterowników AMD Radeon w Linuxie. Jak to wygląda? Bo już parę osób na Facebooku, na grupie komputerowej pisało do mnie, żebym to pokazał, jak to wygląda. Więc zaczynamy. 3, 2, 1. Więc zaczynamy. Wchodzimy sobie w poszukiwarkę. AMD Avantgarde Microdrivers. Czy jak to tam się ogólnie wymaga? Nie mam the profile. Coś wanie w tą stronę poszło. Tak, jest taki program, ale to w poprzednim filmie pokazywałem. Welcome to AMD. Dzień dobry, witam was też podobnie. Sterowniki i wsparcie wchodzimy. Powiem od razu na wstępie. Tego, co zaznaczam kursorem, nie instalujcie na Linuxie, bo to wam za Chiny ludowe nie wystartuje. Jeżeli macie grafikę AMD, bierzecie zakładkę grafika. W moim przypadku jest to AMD RX 580, więc to będzie seria RX 500 Series i RX 580. Tak więc to wygląda u mnie. RX 580, 8 GB. Pyk. Mamy już sterowniki. Żeby zaktualizować system sterowników. To jest bardzo ważne. Ubuntu. Ściągamy sobie pyk. Instalator Gebi. I tak to działa. Pyk. I po robocie. I już mamy zainstalowane sterowniki. Dziękuję. Tak szybko się to robi. Tak, wiem, że teraz ktoś powie, że ej, ale miałeś tą samą wersję. Ludzie, jak jeszcze raz zainstaluję ten sam pakiet, to nic się nie stanie w Linuxie. Ja zainstalowałem to specjalnie dla was, żebyście widzieli, jak to się naprawdę robi. A teraz przechodzimy do części drugiej, czyli testu w grze. Wyłączamy przeglądarkę. Muszę wejść w OBS-a. Głośność zmniejszyć o połowę, bo będziemy używać Euro Truck Simulatora. Wchodzimy w Euro Truck. Trzeba stawy ponastawiać. To będzie ostra jazda. Ja kocham ostrą jazdę. Nie ma to jak ostre zabawy z rana. Widzicie? 60 fpsów. Ja mam Linuxa zaktualizowanego do maksimum. No, to nie patrzcie się, że tutaj drobne takie spadki są, bo to jest normalne.
Ja nie używam Radeon Profile, tego co pokazywałem w ostatnim filmie. Jedź bezpiecznie. Już wam wyjaśnię dlaczego. Nie patrzcie się na mój styl jazdy, jakie jeżdżę, tylko patrzcie się na FPS-y. Zobaczcie, 60, 60, 60, 60. A, panie, co pan robisz? Po której pan stronie jedziesz? Zobaczcie, 60, 60. O kurwa, będzie na prawo w Wałszczacie. 60, 60, 60, 60. Cały czas 60 FPS. Więc widzicie, cały czas idzie. Włączymy sobie radyjko jakieś, żeby trochę nam pograło. Nie, na pewno nie coś takiego. Color Jazz. Gdzie jest ta moja ulubiona stacja? S, nie DK. Gdzie to elektronik? Kurwa, gdzie to zdechle. To oczywiście nie działa. Ten... Kur... Antyradio, Orbit... Gdzie to było? O! Tak na chwilę włączę, tylko żebyście sobie poobserwowali. Mamy cały czas 60 FPS-ów. Jakieś drobne przycięcie. Jest dobrze poza tym. Mamy cały czas 60 FPS-ów, więc dobrze widzicie, idzie. Chwileczkę sobie pojeździmy, żebyście widzieli. Cały czas mamy 60 FPS-ów, czyli jest bardzo dobrze. Nie, słuchajcie, ja nie będę dzisiaj poruszał tego, co mój kumpel taki ogólnie z pracy tylko gada na temat Linuxa. Ja to poruszę w innym filmie później. Ja tylko chcę wam pokazać, jak działa Eurotrack w Linuxie. Mamy, zobaczcie, mamy zainstalowany sterownik graficzny, zobaczcie, cały czas 60 FPS-ów. W World of Tanks miałem 150-170 FPS-ów.
Jest grafika ustawiona na maksa w Eurotrucku. A żeby wam udowodnić, że nie kłamię i mam grafikę ustawioną w grze na maksa, to zobaczcie. Ultra. Grafika ultra. Trzymaj się prawej strony. I to jest karta graficzna z 2016-17 roku. Coś takiego. To jest RX 588 GB. O kurde. No z ciężarówką trząchnął. Wow. O kurde. Cały czas 60 fps, widzicie, nic się nie zmieni. Tak, kogoś ta gra może nudzić, że ja se jadę, gadam o tych fpsach, ale dla graczy to naprawdę jest dużo. Ja nie dam rady? Kurwa, ja nie dam rady? Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak nie dam rady? Jeszcze z ładunkiem. O, dobry test. Jedziemy sobie na CPN. Cały czas 60. Patrzcie, 60 cały czas. Kurde, w lampach bym przeładował. Dobra, staniemy sobie tutaj. Bo szczerze, ja wam mam mówić o karcie, a nie o grze. Więc pokazałem wam, że wszystko chodzi tak, jak ja mówię. Teraz szumi karta, bo się rozgrzała. Temperatury. Tu mamy 50 stopni, to była karta graficzna. Zobaczymy, czy są aktualizacje jakieś. System jest w pełni zaktualizowany. No i tak to ogólnie wygląda, widzicie. Pokazałem wam, jak zrobić instalację sterowników AMD do kart graficznych AMD Radeon, a w poprzednim filmie pokazałem wam, jak zainstalować sterownik Radeon Profile, znaczy nie sterownik, tylko program do obsługi karty graficznej. Ja z niego nie korzystam, dlatego że ja go tylko sobie do testowania wziąłem. Ja lubię, jak system Linux sam tą kartą zarządza. I zobaczcie teraz. Patrzcie. Było 50 stopni, już jest 49. Wentylatory bardzo dobrze działają. Więc widzicie, wszystko działa, jest zarąbiście, nie ma żadnych problemów z niczym. Więc ja mówię, to samo mówię w każdym filmie. Od waszego zaangażowania zależy, jak wam Linux będzie tak naprawdę działał. Piszcie komentarze pod filmem, wymieniajcie się zdaniami z innymi użytkownikami Linuxa i zachowujcie się przyzwoicie, nie wyzywajcie się, nie obrażajcie się. I proszę, nie faworyzujcie się, bo ty masz dystrybucję Debiana, ty masz kurde Sparki, to ty jesteś lepszy. Nie ma nikogo, kto jest lepszy. Wszyscy jesteśmy na tej samej pozycji, na zwycięskiej. To niech użytkownicy Windowsa robią pod siebie ze strachu. Miłego dnia.